Szanowni Państwo, spotkaliśmy się na konferencji dotyczącej nowego przebiegu trasy S10. Trasy, która będzie miała nowy przebieg. Mamy cztery warianty korytarzowe. W miesiącu sierpniu, 29 sierpnia, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z dyrektorem generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił w Płocku cztery warianty przebiegu tej drogi, nowej drogi. To, co jest najważniejsze, ta droga będzie przebiegała przez nowe tereny, niezurbanizowane. W związku z tym warianty kosztowe będą zupełnie inne i będą lepsze. Druga rzecz, ta droga musi powstać, dlatego że będzie drogą integralną, łączącą z ringiem warszawskim. I to, co jest najważniejsze dla sierpczan, to, że ta droga w tych wariantach będzie, w moim przekonaniu, jak będzie wybrany ten najlepszy wariant, przebiegała w takich samych odległościach jak z Sierpca, jak z Płocka, bo to są najbardziej warianty ekonomiczne. To, co jest najważniejsze, ta droga ma ogromny potencjał, bo ten ruch, który mamy za naszymi plecami, powoduje, że dzisiaj sierpczanie mają przejeżdżające tiry, ciężarówki, ciężki transport. To wiąże się z hałasem, hukiem, to wiąże się z ekologią, spalinami, smogiem i nie tylko. Pan radny, który jest razem ze mną, pan radny Andrzej Cześnik, który powie, jak to wygląda z perspektywy sierpnia. Dziękuję, panie pośle. No właśnie ja uważam i wydaje się, że większość mieszkańców, że powstanie tej drogi spowoduje, że Sierpc i okolice Sierpca dostaną jak gdyby nowy sump do rozwoju. No. Nawet gdy patrząc to, co powiedział pan poseł, odległość między Sierpca a nowo powstało drogą i Płockiem, to w zasadzie wyrównuje nasze szanse. No, gdzieś po środku to będzie. Dla nas, dla mieszkańców, najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy my, jako Sierpce, jako okolice, mieli możliwości rozwoju. I mi się wydaje, że trasa da nam możliwości rozwoju z odpowiednim zjazdem w kierunku Sierpca, no bo to w zasadzie musi być. Ja tutaj patrzę na trasę 560, która łączy Warmię i Mazury właśnie tutaj z tą częścią naszego kraju. Na podstawie tej trasy widzę możliwości rozwoju. Oczywiście być może, że będzie musiała powstać jakaś tutaj, mniejsza obwodnica Sierpca, żeby się ładnie wpiąć tym ruchem. No, ale to już też jest perspektywa jak gdyby dla urbanistów i dla tych ludzi, którzy się na tym znają. Ja widzę w tym rozwój. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Liczymy na to, że dojdzie to do realizacji. Na jakie lata jest to ewentualnie planowane? Budowa 2026-2029 oddania. Czyli okres 10-letni, że to będzie budowa. Dobrze, dziękuję bardzo.